Narzędzia do tekstu i typografii w figmie nie są jakieś przesadnie skomplikowane, ale jest tam parę niuansów, o których myślę, że warto pamiętać, dlatego przejdziemy sobie przez te wszystkie narzędzia, jakie Figma nam oferuje i po prostu pogadamy sobie, co robi co. Mam nadzieję, że będzie to pomocne, tymczasem siadamy do komputera. Dobrze, skoro jesteśmy już przy komputerze, to najpewniej chcemy zacząć pisać, bo po to tu przyszliśmy. Żeby to zrobić, możemy oczywiście wcisnąć T. Na klawiaturze, które jak widać podświetla nam to narzędzie tekstowe tutaj. A teraz musimy podjąć decyzję, którą oczywiście możemy zmienić później w każdej chwili. Ale jeśli chcemy pisać, możemy po prostu kliknąć w jednym miejscu, no i co, i zacząć najzwyczajniej w świecie pisać. A potem wcisnę Enter albo nie. I będę pisać dalej. I już nie widzę, co piszę. Chodzi o to, że jeśli będziemy w ten sposób pisać, po prostu klikając raz w jednym miejscu i pisząc, to nic nas nie ogranicza. Ale jeśli chcemy, żeby coś nas ograniczało, to wybieram narzędzie tekstowe jeszcze raz i od razu mam ramkę, którą sobie po prostu rozciągnąłem. Więc e, jeśli będę tutaj pisać, to. Tekst będzie się łamać. Tam, gdzie kończy się ramka, prawda? Jeśli sobie coś wkleję, to sobie wkleiłem jakiś kawałek tekstu z Zalando, no to on również wyjedzie poza tę ramkę, ponieważ no, ramka ma swoje fizyczne rozmiary, ale jeśli wrzucimy w niego tekst, który jest dłuższy, większy, no to będzie i tak widoczny. Teraz przejdziemy sobie przez opcje typograficzne, które Figma nam oferuje. Ja sobie przygotowałem tutaj dwa teksty. Jeden to jest nagłówek, drugi to jest tekst akapitowy, w którym mam dwa akapity i zaznaczymy sobie ten pierwszy. Więc jak sobie widzimy tutaj mamy napisane tekst i to jest wszystko to, co dotyczy no, tekstu właśnie. Te cztery kropeczki pozwalają nam wybrać styl tekstowy. O tym sobie porozmawiamy w innym odcinku. Jeśli nie mamy żadnego stylu, to będziemy stylować ten tekst od zera. Tutaj, oczywiście, możemy wybrać sobie font, jaki tylko chcemy, możemy go zmienić e, na przykład na taki. Nie róbmy tego, bo to nie wygląda dobrze. E, no ale tak, możemy, możemy sobie wybrać, oczywiście mając zainstalowaną Figmę, czy korzystając z Figmy w ogóle w przeglądarce, mamy dostępne wszystkie Google Fonty, które są za darmo i możemy ich używać tak jak nam się podoba. Kolejne pole tutaj pozwala nam wybrać to, co CSS definiuje jako font-weight, czyli dla nas to będzie grubość bądź styl tego fonta, bo oczywiście możemy tutaj wybrać sobie e, jego nie tylko wagę, ale również na przykład wybrać kursywę. Następny jest ten auto numerek i to jest nic innego jak rozmiar fonta, który możemy wybrać sobie z listy, ale możemy go też na przykład wprowadzić z klawiatury. Nie jest to żaden Problem. Tak jak widzicie, nie ma on żadnej jednostki po sobie, ponieważ Figma jest pod tym względem agnostyczna, to znaczy wszystko jest oparte na wektorach i nie musimy się decydować, z jakiej jednostki korzystamy, ponieważ jednostki są później generowane na podstawie tego, na jaką platformę chcemy ten nasz design wdrożyć. Moi drodzy, następna pozycja na liście, czyli Line Height, czyli wysokość linii. W tym momencie widzimy, że jest to definiowane automatycznie przez Figmę, a jest to definiowane na podstawie rozmiaru fonta 32. W tym momencie ma to wpływ na wysokość tego całego obiektu 44. Jedna linia ma 44. W domyśle i dla uproszczenia powiem pikseli wysokości, więc gdybym dodał tutaj kolejną linijkę i dopiszę tutaj parę znaków, to zobaczymy, że zrobiło się 88, czyli 44 razy 2. Oczywiście line height generowany automatycznie to jest tylko jedna z opcji, ponieważ no, musimy mieć jakąś wysokość, więc Figma musi sobie z tym poradzić, ale jeśli chcemy i do czego zachęcam, to możemy wprowadzić tę wartość z palca. Teraz wpisałem tutaj 48 i tak jak widzimy wysokość tej linii to 48 w przypadku gdybym dodał kolejną będzie to już 96, czyli 48 razy 2. Gdyby jednak przyszło mi do głowy teraz zmienić rozmiar fonta, to line height zostanie taki jaki jest. Co może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli fonta większego niż rozmiar tej linii. W pewnym momencie będziemy widzieli, że po prostu te literki wyjeżdżają poza obszar naszego obiektu. Co możemy w związku z tym zrobić? Cóż, to pole nie tylko przyjmuje zwykłe liczby, ale również procenty. Jeśli wpiszę tutaj 100%, to będzie oznaczało, że rozmiar line height, wysokość linii, będzie zawsze identyczny z rozmiarem fonta, więc jeśli tutaj mam 40, to tutaj mam 40 i w domyśle tutaj również mam 40. To oczywiście może być też na przykład 150%, więc w momencie, w którym będę zmieniał rozmiar fonta, to tak jak możemy zaobserwować wyżej w wartości h, będzie się ona również dynamicznie zmieniała i będzie dokładnie przemnożona przez 1,5. No dobrze, a co mamy dalej? Dalej mamy coś takiego, co nazywa się letter spacing, i to jest wartość, która występuje już tylko w procentach, i jest to wartość, która definiuje odsunięcie liter od siebie. Moja rada jest taka, żeby być zajebiście ostrożnym, jeśli używamy tego, ponieważ jest to coś, co może naprawdę spieprzyć odbiór typografii w naszym projekcie. Jeśli macie jakąkolwiek wątpliwość, zostawcie to niech będzie to zero. Kiedy nabierzecie ogłady z projektowaniem typografii, wtedy możecie zacząć działać. I nie tekst, który ma bardziej odsunięte od siebie litery, nie zawsze jest bardziej czytelny. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj w tym polu tekstowym mam dwa akapity, to znaczy w pewnym momencie nacisnąłem Enter. I mówię o tym dlatego, ponieważ następną wartością jest paragraph spacing i pozwala nam ona na odsunięcie akapitów od siebie. Oczywiście to nie jest tylko tak, że mogą być dwa akapity, może być ich zdecydowanie więcej, więc jeśli sobie powciskamy Enter tu i ówdzie, to będą one dokładnie w ten sposób od siebie odsunięte. Decyzja, którą podejmowaliśmy na początku, wtedy kiedy klikałem w narzędzie tekstowe i powiedziałem, że można kliknąć raz albo przeciągnąć je, tworząc pole tekstowe, może być zmieniona oczywiście za pomocą tych trzech trybów, właśnie. Pierwszy z nich odpowiada temu, co byłoby, gdybyśmy kliknęli tylko właśnie jeden raz, i tutaj widzimy, że jest to automatyczna szerokość, więc możemy pisać tak daleko, jak nam się tylko żywnie podoba. Kolejnym trybem natomiast jest automatyczna wysokość, i to sprawi, że jeśli wybierzemy sobie ten tryb, to możemy kontrolować szerokość, ale nie możemy kontrolować wysokości, ponieważ wysokość będzie zawsze tak duża, jak jest obecnie potrzebna do tego, żeby pomieścić wszystkie linie tekstu. Proszę, spójrzcie tutaj. Jeśli teraz zacznę zmieniać szerokość tego e, tekstu, tego pola tekstowego, no to on będzie zmieniać swoją wysokość, i właśnie do tego to służy. Jeśli mamy wybrany tryb automatycznej szerokości i po prostu złapiemy za boczną krawędź, mówię o bocznej, a nie o górnej ani dolnej, to automatycznie przełączymy się właśnie w ten tryb. Ostatni, trzeci tryb to jest tryb wybranego na sztywno rozmiaru. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli Tekst będzie się mieścił nawet na mniejszej wysokości, tak jak widzimy tutaj, to wysokość będzie i tak stała, ponieważ taka jest wysokość tego całego obiektu, tego całego pola tekstowego tutaj. Niezależnie od tego, czy będzie to się mieściło, czy się nie będzie mieściło, to i tak będzie zawsze w tym dokładnie samym rozmiarze. Z tym trybem wiążą się też te rzeczy, które widzimy pod spodem, mianowicie wyrównanie w polu tekstowym. Domyślnie jest oczywiście wyrównywany do górnej krawędzi, ale jeśli chcemy, może być wyrównywany do środka tego pola tekstowego, bądź jeśli mamy taką potrzebę, do dolnej krawędzi. To również może się przydać, jeśli tworzymy interfejsy. Klasycznie nie byłoby zarządzania tekstem, gdybyśmy nie mieli opcji wyrównywania: mamy do lewej, do środka i do prawej. Najczęściej używamy tego pierwszego, no i podejrzewam, że też środkowego, jeśli chcemy coś wyrównać do środka. No, co ty nie powiesz? To, co może umknąć naszej uwadze, to przycisk z trzema kropkami, czyli detale tekstu. Jeśli go wybierzemy, otwiera się nowe okienko. Powtarzają się tutaj opcje wyrównywania tekstu, ale dochodzi jeszcze opcja justowania. Więc jeśli nie macie jakiegoś super szczególnego powodu, żeby to robić, to proszę nie róbcie tego, ponieważ w większości przypadków będzie to się zachowywało źle. Dalej mamy naturalne tekst decoration, naturalne dla każdego edytora tekstu, czyli podkreślenie bądź przekreślenie. Nie ma tutaj boldowania, ponieważ boldy są wybierane tutaj z poziomu font weight, czyli wybieramy sobie dokładnie jaki typ tego fonta chcemy użyć, jaki wariant tego fonta chcemy użyć w tym momencie. Natomiast Figma jest też o tyle inteligentna, że możemy wcisnąć Command czy ctrl B i on postara się nam automatycznie zmienić to na jakiś boldowany wariant fonta. Powtarza się też opcja odsunięcia od siebie akapitów tekstu, ale to co jest nowe, to jest wcięcie. Dla Akapitu, więc jeśli chcemy, żeby nasza pierwsza linijka Akapitu zaczynała się wcięciem, to możemy to zdefiniować właśnie tutaj w tym okienku. Jedna z nowszych opcji w figmie, wbrew pozorom, to jest opcja wybrania listy jako stylu tekstowego. Mamy dwie listy do wyboru, listę bez numerków, czyli. Punktory oraz listę numerowaną. I tutaj nie ma znaczenia nasz spacing paragrafu, czyli odstępy pomiędzy akapitami. Potrzebujemy zdefiniować w nowym okienku, które się pojawia, odsunięcie pomiędzy kolejnymi elementami listy. Kolejna ciekawa opcja to jest letter case, która pozwala nam jednym przyciskiem zmienić cały tekst w taki, który byłby pisany caps lockiem, na przykład w ten sposób albo wręcz przeciwnie, wszystko małymi literami, w momencie w którym chcielibyśmy na przykład każdą literę każdy wyraz zaczynać z wielkiej litery. Mamy title case i to jest coś, co na przykład używa iOS w nagłówkach, więc warto o tym pamiętać. Bywa to też przydatne na przykład, jeśli chcemy mieć przyciski, które będą pisane tekstem wielkimi literami. i Tak wiele iteracji Material Design miało właśnie przyciski, które wszystkie były pisane capsem. Nie trzeba wtedy trzymać Shifta i wpisywać faktycznie tekstu w taki sposób, ponieważ. Być może będziemy chcieli to kiedyś zmienić na bardzo wielu ekranach i na pewno nie chcemy przepisywać wówczas tekstów. Lepiej stosować taką opcję. Interesującą opcją jest też traktowanie cyfr przez Figmy. Na szczęście widzimy tutaj podgląd na górze, jak to będzie wyglądało, jeśli daną opcję wybierzemy. Mamy standardowe, proporcjonalne stylowanie cyfry albo cyfry o stałej szerokości i jeszcze inne opcje, które możemy sobie przeklikać, jeśli jesteśmy zainteresowani. Tym właśnie. Mamy też opcję włączania czy wyłączenia ligatur. Ligatury to są specjalne łączenia pomiędzy literami, tak jak widzimy tutaj pomiędzy F a I. Ale o po więcej na ten temat to ja zapraszam jednak do materiałów o typografii stricte. Ja nie będę się tym teraz zajmować, a dalej są już rzeczy, które Was w tym momencie jeszcze pewnie szczególnie nie powinny interesować. No i co? No i to tyle, jeśli chodzi o tekst w Figmie. W dużym uproszczeniu oczywiście, ale na start na pewno wystarczy. Klasycznie, podobało się, daj łapkę w górę, subskrybuj ten kanał, wyślij ten tutorial znajomemu, wyślij mu cały kurs albo jej, zacznijcie się uczyć figmy, pamiętajcie, żeby dbać o swoją odporność, pijcie kurkumę z pieprzem, no i co jeszcze? Chyba nic, buziaczki.